Halo, halo, dzień dobry, witajcie. No u nas na ostro dzisiaj najważniejszy dzień w tym roku, albo inaczej jeden z ważniejszych. Będziemy podejmować Portugalię, kochani. My do tego wydarzenia bardzo mocno się szykujemy. Euro 2016, wakacje, piękny klimat, super pogoda. Zobaczcie, jak się cieszy nasza Sonia. Ona też wie, że dzisiaj mamy wielki, ważny mecz, kochani. Tak jak gdzieś słyszałem, Polska nic nie musi, Polska może. Siema Łukaszku, dzień dobry. Cześć Naśku. Cześć Kudełku, witaj. Słuchajcie, kto robi szał z mojej Euro? Łuki, przygotuj się na woleja. Tam masz małą brameczkę. Uwaga, Kudełek odejść, bo Łuki teraz skacze. Słuchajcie, nasza trampolina mocno poszyta jak twarz, już mówiłem w poprzednich odcinkach, jak twarz, jak on się nazywa? Kto tak miał twarz poszytą, Łuki? Nie, Ribery też. Ribery miał przykre zajście, ale Frankenstein miał taką twarz. Słuchajcie, szykujemy piłki. Szykujemy zaraz dla Was świetną zabawę. Oczywiście wszystko cały czas w cieniu naszego wspaniałego meczu Polska-Portugalia. Chwilkę prędzej, kochani, również wielkie wydarzenie, nasze Zagłębie Lubin. Ile strzałów? Słuchaj, no zaraz to ustalimy, Kudełku, ile strzałów. No w tym momencie najpierw będziemy musieli zrobić unboxing na saszetki, ale to już jak będziemy w komplecie, zaraz będziemy to robić. Natomiast... Natomiast... O ja, taki flak się zrobił. No widzisz, trudno. Uwaga, czekaj, ja stanę z tej strony, Łukaszku. Ja zaraz się w ogóle zainstaluję na statywie. To jest próbny strzał, wiesz? Tam masz małą brameczkę. Tam masz małą brameczkę. Oczywiście robimy co? Woleje czy przewrotki? Przewrotki. Dobra, uwaga. Rzucam z lewej, może wyjść różnie. Uwaga, hop. Pięknie i od razu Łuki siedzi. Pierwszy strzał w bramce. Proszę bardzo, dobrze to wróży. Dawaj pionę. Jak wchodzi? Słuchaj, ja myślę, że w ogóle to bardzo dobry znak, bo nie wiem, czy wiesz, Łuki, ale strzeliłeś właśnie oficjalną piłę Euro. Znaczy, ta chyba była, jak dobrze się orientuję, oficjalną piłką w fazie grupowej. Rzekomo w fazie pucharowej piłka się zmieniła, natomiast ile w tym prawdy, nie wiem. Słuchajcie, kochani, jest to wstęp do odcinka, który za momencik dla Was nagramy. Łukaszku, jeszcze na razie wyskakuj z trampoliny, pozbieramy wszystkie piły, które wyleciały za ogrodzenie, bo one wszystkie będą tutaj potrzebne. Będą kluczowe, dlatego że zaraz będziemy... A, rozkręciłeś się jeszcze, byś strzelał, nie? Jak ty się nauczyć salto zrobić, bo jeszcze nie umiesz. Tak? No i dobra, ale już prawie jest, tylko buźkę zamykaj, żebyś sobie języka nie przegryzł w trakcie salta. W każdym razie, kochani, my dla Was szykujemy w tej chwili odcinek. Za momencik dołączy do nas Gutek. Dawaj, Pysiu, piątkę. Natomiast zobaczcie, tutaj będziemy oczywiście dzisiaj szykować się do meczu Polska-Portugalia, ale tak jak mówiłem prędzej, również wspaniałe wydarzenie, 18:30, nasze Zagłębie Lubin oraz Krakowia Kraków, pierwsza runda Pucharu, kochani, Europy. Trzymamy kciuki, nasze Zagłębie pojechało do Sofii. Natomiast o tym zrobimy również oddzielnie kilka słów. A w tej chwili będziemy robić, kochani, taki challenge. Będzie Kudełek, Łukasz i Gutek wyciągał saszetki. Słuchajcie, na każdej z tych saszetek, to są saszetki z Tesco, kolekcjonerskie, na tą okoliczność, na to Euro. Będziemy dwojaki pojedynek robić. Po pierwsze będziemy szukać, kochani, Polski i Portugalii, czyli klasyczna wróżba. A druga sprawa, chłopcy między sobą będą sprawdzać overale. Kto będzie miał najwyższy overal, ten będzie miał prawo oddać 3 strzały, takie jak przed chwilą widzieliście Gutka. Drugie miejsce odda 2 strzały, a jedno na pocieszenie odda 1 strzał. Także piłek mamy sporo, różne są, mocno nadmuchane, słabo nadmuchane, ale to tylko chyba podnosi atrakcyjność tej zabawy. Trzeba umiejętnie dobierać strzały, trzeba umiejętnie, kochani, dobierać siłę. Trzeba mieć sporo szczęścia, bo na naszej kruszy na arenie kępa na kępie, także czasami kępa pomoże, czasami kępa... No, twoja weszła w czyścioch, także twoja poszła chyba prosto na tylną siatę, bardzo ładny strzał był. Tak, Misiu? Patrz, jak to słabo, już widać te niebieskie. No tak, no bo... Zapomniałam w ogóle, że to miało to niebieskie. Słuchajcie, w każdym razie dzisiaj odwiedza nasz Zuziaczek. Dawaj, Zuziaczek, piątka, to kuzynka na dusi, także dzisiaj, słuchajcie, mocno wakacyjnie u Szabełków. Ja za chwileczkę do Was wracam, a teraz szykuję dalej odcinać. No, jesteśmy już w komplecie, siedzimy. Witam serdecznie jeszcze raz. Łukaszek, Buciorek, Kudełek.
i Sabek. Słuchajcie, kochani, troszkę nam pogoda chce popsuć naszą zabawę, dlatego że jest lato, o tej porze roku deszcz się pojawia i znika bardzo szybko, ale jest cieplutko, Nusia też jest. Słuchajcie, kochani, jak widzicie dzisiaj na naszym stole, na naszym filmie, mamy i naszą Polskę, dlatego że dzisiaj bardzo ważny dzień dla naszego Euro, piłka za Gutkiem. I mamy też, kochani, barwy Zagłębia, jesteśmy akurat w trójkę, trzymamy kciuki za nasze Zagłębie, które dzisiaj, kochani, będzie w Sofii grać. Nasiu, bardzo proszę tamtędy nie przechodź, bo ta kamera ledwo żyje, chodzimy dookoła. Bułgaria. Sofia to jest Bułgaria. No stamtąd pochodzi Teodorowski. Zdaje się, Teodorowski nie jest Bułgarem? Mogę się mylić, słuchajcie, ale mieliśmy w swoich barwach Bułgarów i to świetnych. Ilian Micański, Guldan chyba też. Nie, Guldan chyba nie, Guldan to Słowak, Słoweniec. A w każdym razie, kochani, Micański, król strzelców swego czasu, pomagał zdobywać nam mistrza Polski. Bardzo fajna postać. Potem wylądował w Kaiserslautern albo w Karlsruhe, gdzieś w każdym razie w Bundeslidze. Z nami piłka z autografami Zagłębia. Oczywiście, tak jak mówię, ja mam i szalik Polski, i barwy Zagłębia, bo dzisiaj dzień dla naszej piłki jest wielki, ogromny. Powiem wam szczerze, najchętniej od 18 pojechałbym na ryby do 24, bo dzisiaj będzie tyle emocji, że nie wiem, czy dam radę je udźwignąć. Ja już się zastanawiałem, czy nie wziąć kamery i nie pojechać w miasto i na rynku nie usiąść i czekać na bramkę po oknach patrząc. Jak byłem mały chłopak, przypomnę wam coś. Był 82 rok, były Mistrzostwa Świata, graliśmy w Hiszpanii, naprawdę świetnie nam to szło i wyobraźcie sobie, właśnie wtedy byłem na rynku, kiedy Polska strzelała gola. To było szaleństwo, słuchajcie. Cały rynek, mam na myśli rynek normalne centrum miasta naszego malutkiego Bolesławca. W każdym razie, kochani, tak jak mówiłem, Polska, Portugalia, jesteśmy dobrej myśli, ale wróżba być będzie musiała. Kudełek, siadaj teraz. Przypominam zasady naszej zabawy. Przestaje padać, na szczęście, bo jak będzie padać, to w samym na trampolinie nam nie przeszkodzi, prawda? Guciu, nie przeszkodzi nam ta pogoda. Natomiast słuchajcie, chciałbym tylko przypomnieć jedną zasadę. Zobaczcie, cała masa piłek tutaj leży, wszystkie są przygotowane. Czeka na nas trampolina po reaktywacji. Także w tej chwili, kochani, będziemy wybierać, kto ile strzałów odda. Ja muszę teraz tylko ten nasz kaleki statyw, słuchajcie, jakoś tutaj zamocować. Zresztą jak nie pada, to ja idę tutaj. Jak nie pada, bo przestało padać, słuchajcie, to ja się przenoszę w tą część meczu. Słuchajcie, chłopaki, o. Stąd chyba będzie najlepiej, tak. Stąd jest, Gutku, najlepiej. Także, widzowie kochani, zaczynamy. Mamy saszetki, mam zapisany zeszyt. Zasady są takie. Na każdej saszetce jest overall i teraz kto będzie miał najwyższy overall z całej trójki, ten ma 3 strzały. Kto będzie miał drugi overall, ma 2 strzały. Najsłabszy overall ma 1 strzał. Mam na myśli strzały z trampoliny do małej brameczki. Ale zaraz do tego dojdziemy. Co się stanie, jeżeli będą mieć taki sam overall? To w tym momencie, jeżeli będą mieć taki sam najwyższy, to mają po 3 strzały każdy. Także, Gutku... A jeśli będą 2 drugie miejsca? Jeżeli będą 2 drugie miejsca, to 2 drugie mają po 2 strzały. Dobra? Słuchajcie, robi się cieplutko, w związku z tym... ukocham mojego orzełka i go ściągnę tutaj właśnie na wspaniałą oprawę naszego Zagłębia. Słuchajcie, to wszystko, aby ładnie grało, mamy oprawę od jednego z naszych sympatyków na naszym kanale. Przysłał nam taką piękną pamiątkę, oprawa z Pucharu Polski Legia Lech sprzed 2 lat. Słuchajcie, nie, bez siemy. Bez siemy, dawaj. Ale i tak to otwieram. Dawać tu bez siemy, chłopaki. Oni mnie tu próbują ściemniać, coś chyba się nauczyli podglądać, co jest w środku. Dlatego w tej chwili, słuchajcie, maszyna losująca będzie pod koszulką. Każdy bierze po jednej saszetce spod koszulki. Proszę bardzo. Każdy po jednej saszetce spod koszulki i patrzymy, kto strzela 3, kto 2, kto 1. A poza tym szukamy Polaków i Portugalczyków. Już? O, nie widać. Dobra. Jak trafi Ronaldo. Kogo tniemy najpierw? A mogę tak? Moją. No taką. A możecie tak. To Kudełkowi będę ciął. Wy sobie drzyjcie, a Kudełkowi tnę. Uwaga, Kudełku. Zaraz ci powiem, co ty tu dostałeś. Nie. Uwaga. Natomiast słuchajcie. 84 Martial. Mam prośbę. Te rozerwane kładziemy tutaj, dobra? Saszetki, żebym nie biegał po całej arenie. Także słuchajcie, Anton Martial, no to ładnie dostałeś. Gutek ma, słuchajcie, Antony Martial, Francuz, 84. Myślę, że będzie 85.
Uwaga, a co 89 kompanem. No, czyli Gutek już na pewno przegrał z kompanem z Belgii. 84. A 84, czyli w takim razie, słuchajcie, Joe Hart 84, Martial, to teraz robię tak. Łuki wygrał, czyli ma 3 strzały, a Gutek. Słuchajcie, Gutek i Kudełek mają po 2 strzały, bo jest remis. Kudełek mają po 2 strzały. Na razie Łuki ma 1 strzał więcej. Wybieramy. Nie, to nie trzeba tu. To ustawiamy tu narodowościami. Potem widzowie wezmę kamerkę, pokażę wam z bliska, jakie trafiliśmy narodowości, jakie państwa, jak to szło. Kudełek, bierz następną saszetkę.